10. edycja Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego odbywa się na terenie Puszczy Zielonka. Przyjeżdżają artyści z całego świata. Po raz kolejny są osoby ze Szkocji i Holandii. Gościmy najmłodszego artystę z Kolumbii, z Chile, z Francji, z Hiszpanii. Z Serbii mamy dwóch artystów, z Polski oczywiście, się rozglądam, kto jeszcze. Mamy artystkę z Turcji, z Rumunii i żebym kogoś nie pominęła, ale chyba wszystkich wymieniłam, którzy uczestniczyli w tym plenerze. Tematem obecnej edycji jest temat dom. Jest on bardzo ważnym tematem, dlatego że w tej chwili wiele osób poszukuje swojego miejsca i szukamy poza naszymi granicami. Nie znamy naszego przeznaczenia, ale dom jest bardzo ważnym elementem spajającym i tutaj, na tym plenerze, choć pogoda nam nie dopisała, w tej chwili mamy przepiękną pogodę, chyba jest to rekompensata za te 10 dni, które nam nie dopisały, ale grupa była fantastyczna, ciepła, miła atmosfera towarzyszyła nam przez cały czas. Plener nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie gminy Murowana Goślina, która w tym roku bardzo dużo nam pomogła, jak również samorząd województwa wielkopolskiego i oczywiście mieszkańcy, pomoc tartaków okolicznych. Mi się wydaje, że taka pomoc, która nigdy dotąd nie była, ta 10. edycja chyba spięła, połączyła wszystkich.